Cześć, miłośniku dobrej zabawy. Mam dla Ciebie porcję orzeźwiających zagadek. Na początek rozgrzewka. Twoim głównym zadaniem jest udzielanie szybkich i oczywiście poprawnych odpowiedzi. Yeah. Mam miasta, ale nie mam domów. Mam lasy, ale nie mam drzew. Mam wodę, ale nie mam ryb. Czym jestem? Dokładnie tak. Jestem mapą. Co biegnie wokół Twojej działki, ale nigdy się nie rusza? Ogrodzenie. Jestem pudełkiem, które trzyma klucze bez zamków, a jednak moje klucze mogą odblokować Twoją wyobraźnię. Czym jestem? Książką. Która litera jest następna w tej sekwencji? Możesz wybrać spośród następujących liter. B, L, O, W, R. Potrzebujemy litery R. Sekwencja to sekunda, minuta, godzina, dzień, tydzień, miesiąc i rok. W piątek do miasteczka przyjechał kowboj. Został 3 noce, aż przyszedł piątek i wyjechał. Jak to możliwe? Jego koń nazywał się Piątek i widocznie coś mu dolegało. Zmierzono 6 dzieci. Okazało się, że Wiktor jest wyższy niż Dorota, ale niższy niż Zuza. Lena jest wyższa niż Bruno, ale niższa niż Dorota i Wiktor, a Bruno nie jest najniższy. Czy możesz ułożyć dzieci w kolejności od najwyższego? Prawidłowa kolejność to Zuza, Wiktor, Dorota, Lena, Bruno i Czesia. Spójrz na tych sportowców. Kto wygra wyścig? Lewy but faceta po prawej jest rozwiązany, więc raczej nie dotrze do mety jako pierwszy. Gość po lewej wydaje się bardzo wyczerpany, więc również nie będzie zwycięzcą. Tymczasem mężczyzna w środku wygląda na bardzo pewnego siebie. Tak, to on ma największe szanse na wygranie wyścigu. A teraz przygotuj się na poważną łamigłówkę logiczną. Zostałeś zaproszony na imprezę do domu Cezarego. Nigdy wcześniej tam nie byłeś. Chłopak ma 7 przyjaciół, którzy mieszkają w pobliżu. Dali ci mapę z zaznaczonymi domami, włącznie z tym Cezarego, i dostarczyli ci następujące informacje. Daniel, nie widzę domu Beaty, ponieważ zasłania go dom Grety. Adam, mieszkam naprzeciwko, ale nie po przekątnej Daniela. Beata, dom Eli znajduje się na zachód od mojego domu. Ela, muszę przejść 3 ulice, aby dotrzeć do domu Feliksa. Henio, mieszkam na wschód od Beaty. Czy wiesz już, który dom należy do Cezarego? To dom E. Prima Aprilis pewien nastolatek postanowił zrobić psikusa swoim rodzicom. W 3 z 4 solniczek zastąpił sól cukrem i na każdej z nich zostawił wiadomość. Solniczka A. Tu jest sól. Solniczka B. Tu jest sól. Solniczka C. Tu jest cukier. Solniczka D. Soli nie ma w solniczce B. Jeśli tylko jeden z tych napisów mówi prawdę, to która solniczka zawiera sól?
Jedynym prawdziwym stwierdzeniem jest zdanie D. Soli nie ma w solniczce B. W przeciwnym razie dwa stwierdzenia będą prawdziwe, a byłoby to sprzeczne z zasadami. Jeśli stwierdzenie D jest prawdziwe, to sól jest w solniczce C. Jeśli córka Teresy jest matką mojej córki, to kim jestem dla Teresy? Możesz wybrać jedną z następujących opcji. Prawidłowa odpowiedź brzmi: jestem córką Teresy. Widzisz? W tej zagadce ty, widz, jesteś córką Teresy. Właśnie tak. Jak to możliwe? Cóż, jeśli Teresa ma córkę, która jest również matką twojej córki, jesteś córką Teresy. Weźmy się za to od innej strony. Teresa jest babcią twojej córki, co czyni Teresę twoją matką, a ciebie jej córką. Trudną częścią są odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Być może próbowałeś to rozgryźć tak, jakbyś był dodatkową osobą w tej zagadce, a w rzeczywistości jesteś jej integralną częścią od samego początku. Jeśli córka Teresy, czyli ty, jest matką mojej córki, to kim jestem dla Teresy? Odpowiedź już znasz. Kot jest na polowaniu, a mysz robi wszystko, by ukryć się przed drapieżnikiem. Czy zauważysz mysz, zanim zrobi to kot? Tu jest. Znajdź liczbę, która najlepiej uzupełnia następujący ciąg. Ta liczba to 16, ponieważ każda następna liczba dodaje odpowiednio 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do poprzedniczki. Zrelaksujmy się trochę i rozwiążmy kilka krótkich zagadek, ale musisz być szybki. Z jednej osoby robię dwie. Czym jestem? Lustrem. Co pojawia się raz na minutę, dwa razy na moment, ale nigdy na 1000 lat? To litera M. Co jest bardziej przydatne, gdy jest rozbite? Jajko. Spójrz na ten obrazek i spróbuj powiedzieć, która figura tu nie pasuje. Trójkąt ma tylko 3 segmenty linii, podczas gdy inne figury mają 4. Kolejny obrazek do przeanalizowania. Czy potrafisz wywnioskować, która kobieta jest bogata? Zegarek Sary jest podrobiony. Spójrz na sposób, w jaki napisana jest nazwa marki. Versace. Złota bransoletka Pameli wygląda na bardzo starą i ma wszędzie zarysowania. Z kolei Justyna nosi prawdziwą bransoletkę od Tiffany'ego. Państwo Antczakowie zamierzali uczcić rocznicę swojego ślubu. Chcieli zorganizować ekstrawaganckie przyjęcie i zaprosić setki gości, ale pani Antczakowa martwiła się o różne drogie artefakty, które mieli w swojej willi. Para postanowiła wynająć detektywa, który miałby oko na gości, i rzeczywiście podczas imprezy detektyw wyhaczył złodzieja. Przyjrzyj się ludziom zgromadzonym w ogrodzie i spróbuj rozpoznać przestępcę. To ten gagatek z tyłu. Próbuje ukraść kobiecie bransoletkę. Pewnego ranka Daria przyszła do biura i znalazła na biurku pudełko czekoladek. Była tam również dziwna notatka. 1 lutego, 4 września, 5 listopada, 9 października. Czy pomożesz Darii rozwikłać zagadkę? Kto podarował jej słodycze?
Jej tajemniczym wielbicielem jest Leon. To nie są daty. Liczby oznaczają litery w nazwie miesiąca. Detektyw Miecznikowski śledził złodzieja, który regularnie dokonuje napadów. Ale gdy przestępca skręcił za róg, wydawało się, że rozpłynął się w powietrzu. Po chwili błądzenia detektyw doszedł do małego parku z jeziorem. Tuż nad brzegiem znajdowało się kilka marmurowych posągów. Mężczyzna miał już przejść obok, gdy coś zwróciło jego uwagę. Zorientował się, gdzie jest przestępca. A ty wiesz? Jeden z posągów spogląda na zegarek. To rabuś z banku. Dawid bierze udział w konkursie. Jeśli teraz udzieli poprawnej odpowiedzi, zdobędzie nagrodę. Drogi zegarek, ale póki co musi wskazać, który z tych dwóch zegarków jest prawdziwy, a który jest tylko zabawką. Zegarek po lewej to zabawka. Spójrz na wskazówkę minutową. Jest zbyt długa i nawet nie okrąży całej tarczy zegarka. Izabela pracowała jako asystentka na uniwersytecie. Pewnego dnia musiała zająć się grupą studentów, którzy pisali egzamin. Wiedziała, że niektórzy z nich będą oszukiwać i rzeczywiście wkrótce po rozpoczęciu egzaminu zauważyła jedną osobę, która ściągała. Kto to był? Gość z tyłu klasy. Ma wypisane odpowiedzi na ramieniu.